Jarmark Jakubowy w każde lato odbywa się w Szczecinie na placu przed Bazyliką Archikatedralną. To wielkie wydarzenie, które przyciąga do Szczecina wystawców z całej Polski. Nie brakuje również pokazów artystycznych oraz prezentacji zachodniopomorskich produktów regionalnych. Impreza zaczyna się w czwartek, jednak zmiany w ruchu obowiązywać będą już od wtorkowego popołudnia. Zamknięta dla ruchu zostanie ulica Grodzka na odcinku od ulicy Tkackiej do ulicy Farnej i plac Orła Białego od skrzyżowania z ulicą Staromłyńską. W tym czasie przystanek dla linii autobusowych numer 52 i 76 zostanie częściowo przeniesiony z ulicy Grodzkiej na Aleję Niepodległości. Jego trasa ulegnie także małej modyfikacji. Zmiany potrwają do poniedziałkowego poranka.